Zdrowia, no i wytrwałości. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Ile można, tak? Ile można o tej panice 19? No, wygląda na to, że można. To jest dzisiejszy obłęd lewactwa amerykańskiego. Eksperci mówią, że już starczy tego kretynizmu. Ludzie mówią, że starczy tego kretynizmu. No, a politycy, urzędnicy, ludzie przy władzy po prostu mówią, że nie. Niektóre stany, no szczególnie właśnie socjalistyczne, szczególnie demokratyczne, szczególnie tam, gdzie jest poparcie dla rządu, dla urzędników, dla tych, co rozdają, no to tam właśnie są jacyś namaszczeni ludzie, którzy po prostu uważają, że mają prawo, zamykać całe społeczeństwo. Dwa miesiące temu cała ta Ameryka słyszała, taka mantra była nieustannie, przypłaszczyć tą krzywą. No co ta krzywa miała być? Ta krzywa to miała wyskoczyć w niebo po prostu jak rakieta, no i wszyscy się bali, że po prostu zabraknie szpitali, zabraknie lekarzy, zabraknie wszystkiego. Te szpitale nieustannie pokazują. Ten szpital wybudowany kosztował 20, 30, 40 milionów, zamykany, nikogo tam nie było. No to nie są szpitale, to są jakieś takie miejsca w jednym miejscu, to wykorzystali uniwersytecki stadion pod dachem, w innych miejscach też podobne takie rzeczy, także to się nazywa szpital, no ale to bardziej taka przechowalnia tygodniowa, dwutygodniowa, trzytygodniowa, żeby tych ludzi, którzy byli chorzy, to mieli ich tam po 500 chorych pozbierać w jedno miejsce. No, taki bardziej obóz koncentracyjny niż szpital. No, ale to nazywali. Wydawali ciężkie pieniądze. Nic z tego nie wyszło. No, przewidywania kretynów były takie, że to były setki tysięcy do milionów dochodzące zachorowań i setki tysięcy zmarłych i tak dalej w poprzek całego społeczeństwa. Nic nie wyszło. No i teraz wszyscy socjaliści zaczynają mówić, nie, trochę już to, ten cały nie było wystrzału, no ale to teraz trzeba zatrzymać te zakażenia, zatrzymać się wszystkie zarażenia, żeby już nikt nigdzie nie zachorował. No, to też kompletnie co innego. No bo to jest niedobre, idiotyczne podejście. W jednym z miast major, czyli prezydent miasta, no to powiedział, że miasto miało być otwierane, no ale nie będzie otwierane, bo społeczeństwo jest za mało uodpornione. No takiego kretyńskiego stwierdzenia to nie można już było wymyśleć, to trzeba być naprawdę socjalistą kretynem. No on powiedział, że 10% ludzi zbadanych ma antyciała, to znaczy, że jeżeli 10% ma tylko antyciała, to znaczy, nie jest, że jest za mało ludzi, którzy przeszło przez to, no i dlatego, żeby przeszło więcej, no to wszyscy będą zamknięci. No, każdy normalny, jak posłucha tego, no to się zastanowi, kretynie, o czym ty mówisz. No i to jest takie pytanie, że całe to zamknięcie to miało spowodować zatrzymanie tych ludzi, którzy są podatni na zarażenia, że teraz trzeba trzymać zatrzymanie, żeby powstrzymać ludzi podatnych na zarażenia. No w ogóle sensu nie ma. Nie ma sensu. I to największe kretyńskie stwierdzenie, jakie może być. No i to nie jest tylko moje zdanie. To jest zdanie wielu wirusologów, epidemiologów i tak dalej, i tak dalej. Całe te przymknięcie, to było zaprezentowane właśnie do tej Ameryki, że wszyscy po prostu rzucą się do szpitali. Stało się coś przeciwnego. Szpitale pozwalniały ludzi, do szpitali ludzie nie chodzą, na nagłe wypadki nie dzwonią po karetkę pogotowia i to wszystko to się stało kompletnie coś odwrotnie. No i teraz cały ten ta krzywa, to dziesięciokrotnie została spłaszczona
wywieszona. No i już dawno, po paru, 1 kwietnia można powiedzieć, 1 kwietnia to już było to, że to wszystko się wyprostowało. I to już w tym czasie trzeba było po prostu zacząć otwierać. Jakoś wszyscy powariowali. Ludzie, którzy mają władzę, powariowali, ludzie, którzy chodzą po ulicach, powariowali. Dzisiaj poszedłem do sklepu, no i w niektórych sklepach jest napisane, że maseczka jest wskazana. No to większość ludzi w maseczkach wchodzi, no ale w niektórych sklepach ludzie się biją, ludzie się opluwają, tam szału dostają, uciekają. Akurat przez przypadek, z reguły to staram się mieć maseczkę, no i staram się chodzić dalej od ludzi, ale dzisiaj zapomniałem, musiałem kupić jakieś tam głupoty, no w sumie to lody pojechałem kupić, no to jedyne co, bo to było napisane, maseczka jest wskazana, albo jakiś materiał na twarzy, no to jedyne co, to pociągnąłem i tak chodziłem, także miałem materiał jakiś na twarzy, no bo nie chciałem prowokować tych ludzi, ale cała ta grafika, która była nam pokazywana, no to teraz trzeba by było wziąć tą grafikę, ten cały wystrzał tych przypadków, pójść i wytapetować mieszkania, domy, samochody, biura, szczególnie te biura, ratusze i tak dalej, no nie ma odpowiedzialności za słowa. Król i królowa jest po prostu naga, jest na golasa i to jest wszystko. Nie ma szansy do wyniszczenia tego, czy zlikwidowania, tak jak nie ma szansy do zlikwidowania, powiedzmy, grypy. No to wszystko się spowalnia, ta 40 tysięcy ludzi umiera na grypę w Ameryce, 0,1%, no i nie ma co zrobić. Ludzie mają zastrzyki, robią sobie szczepionki. No i tak samo ta koronawirus. Ludzie, 80% z reguły ludzi, którzy umarli, no to oni byli nad wyraz podatni na to, no i wszyscy zapomnieli o nich, ich nie pilnowali. Byłaby szczepionka gdzieś tam za rogiem, za tydzień, za dwa czy trzy, no to jeszcze mógłby ktoś powiedzieć, no okej, to trzymamy społeczeństwo zamknięte, ale nie ma takiej możliwości. Światowa Organizacja Zdrowia powiedzieli, że nie ma tej szczepionki, no i że trzeba się przygotować na to, że wirus będzie żył razem z nami. Drugi stan niedaleko, New Hampshire, no to oni w poniedziałek powiedzieli, że też mają podobne problemy, no ale tam wszystko otworzyli, pobadali tam 500, czy 1000, czy 2000 ludzi, no bo nie badają wszystkich, badają jakoś wybiórczo, no i wyszło im, że 5% ma te antyciała, no i że to jednak jest mała, zarażenia były małe, czyli bardzo dobrze, czyli można to przekształcić na normalne życie. W Los Angeles testy też są mniej więcej podobne. No i bezpiecznie w domu powiedzieli, że będą to podtrzymywali. Ludzie się wściekli po prostu, już nie wytrzymują ten szósty tydzień, no mało kto może wytrzymać, coś musi się zrobić, no i w Los Angeles problem jest taki, że starają się przekonać innych, że to ma wszystko sens, no ale nie ma odpowiedzi na to, jak ekonomia jest rozwalona, jak biznesy są rozwalone, jak rodziny są rozwalone, jak pensje i tak dalej. W tym tygodniu w Ameryce
ilość bez pracy z paniki 19 to jest 39 milionów. 39 milionów na 120 milionów to już jest 1/3. To jest po prostu tak nieprawdopodobne, tak nieprawdopodobne. No i co tu robić? No to już od początku. Od początku dużo ludzi mówiło, ja też się zgadzam, że to po prostu trzeba podzielić w pionie, kto jest najbardziej podatny, no i ich poddzielać. To, co się w domach starców stało, że tam powpuszczali ludzi chorych i ich pozarażali, to jest nieprawdopodobne. No ale normalni ludzie powinni wracać normalnie do pracy. No wiadomo, że tam jakieś jeszcze igrzyska, mecze sportowe po 20, 30, 40 tysięcy, no to może też nie powinny się odbywać, no ale już na dzień dzisiejszy to chyba wiadomo, kto nosi, kto był chory, kto nie nosi, kto się uodparnia. No i te z małymi powikłaniami ludzie to przechodzą przez to i duża ilość jest uodporniona. Na taką skalę zamknięcie społeczeństwa i kraju, to woła o pomstę do nieba. To po prostu jest taka nieodpowiedzialność za ekonomię, taka nieodpowiedzialność za podatki, taką odpowiedzialność za społeczeństwo, że to po prostu ludzie muszą głosować. Muszą głosować przeciwko tym, którzy decydowali. Są obliczenia, że miesięcznie Amerykę kosztuje to 500 miliardów na miesiąc. 500 miliardów na miesiąc, czyli to jest pół tryliona, czyli przez te dwa miesiące, co kongres dał trylion dolarów na pomoc Ameryce, dał trylion dolarów z tych podatków, które wcześniej zabrał. No ale to są właśnie, powiedzmy, dwa miesiące, co kosztuje Amerykę takie zatrzymanie. Ekonomia strasznie dostała. No i teraz jeżeli trzeba będzie patrzeć, co się będzie działo na jesieni, czy to znowu będzie panika, czy to będzie znowu kilkanaście przypadków, czy już wszyscy ci, którzy mieli umrzeć, to umarli, i w przyszłym roku będzie mniej śmierci. No tak wygląda. Panika 19 zrujnowała, no jest szansa, że Ameryka się odbije, ale zrujnowała strasznie dużo społeczeństw. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Też dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz, to jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.